Rozpoczął się sezon wakacyjnych wyjazdów. Wiele osób korzysta z biur podróży, wtedy wystarczy zapłacić, a inni załatwią niezbędne sprawy, w tym ubezpieczenie. Jednak ci, którzy wyjeżdżają na własną rękę, muszą o nie zadbać sami. Koszty leczenia poza Polską bywają bardzo wysokie, dlatego warto przed wyjazdem zabezpieczyć się w bezpłatną kartę EKUS. Jak to zrobić i co to daje, o tym Fatima Orlińska. Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego może sobie wyrobić każdy, kto jest ubezpieczony w Polskim Narodowym Funduszu Zdrowia. Właśnie trwa wspólna akcja Funduszu i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowanie karty zajmuje kilka minut. Warto o niej pamiętać, bo może być bardzo przydatna, gdy za granicą przytrafi się choroba lub wypadek. Z karty możemy korzystać w sytuacjach nagłych i nieplanowanych, a więc właśnie wypadki, nagłe zachorowania. I wówczas mamy takie same prawa i takie same obowiązki, jak ubezpieczeni z danego kraju. Jeżeli przebywamy w Niemczech na przykład, to również tak jak obywatele niemieccy, mamy takie same prawa, ale też takie same obowiązki. A więc jeżeli jest jakaś forma współpłacenia, nie wiem, 10 euro na przykład za wejście, nazwijmy to, do lekarza, to również pacjent z Polski będzie taką opłatę musiał ponieść. Dużo większe koszty może ponieść pacjent, który w szpitalu wyląduje w państwach spoza Unii Europejskiej. Rekordowe sumy wypłacone przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń za leczenie podczas podróży opiewają nawet na kilka milionów złotych. Warto więc przemyśleć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, a także dokładnie sprawdzić jego warunki. Musimy pamiętać o tym, co będziemy robić na wakacjach, czy będziemy tylko leżeć na plaży, zwiedzać, czy też na przykład popularny rafting w Turcji bardzo często klasyfikowany jest jako sport wysokiego ryzyka i trzeba taką klauzulę dodać. Wspinaczka wysokogórska, na przykład powyżej 3000 metrów, czy jakieś głębokie nurkowanie, to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby po prostu mieć ochronę ubezpieczeniową, gdyby coś się działo. Bo każda usługa medyczna ma swoją cenę. Podobnie jak w Polsce, kiedy pacjent nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Płacić trzeba m.in. za resuscytację krążeniową, oddechową, podstawowe badania diagnostyczne, wyjęcie ciała obcego z oka czy unieruchomienie kończyny przy złamaniu. Przebywając poza granicami Polski, takie koszty trzeba często przemnożyć razy kilka. Oczywiście koszty hospitalizacji, kiedy mamy do czynienia przede wszystkim z długotrwałą hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi bądź wieloma wykonanymi procedurami medycznymi, wzrastają do kilkunastu bądź też czasami nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z zeszłego roku na leczenie Polaków za granicą w ramach EKUS przeznaczono 280 milionów złotych. Rekordowa faktura przekroczyła 2 miliony złotych. Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego można wyrobić bezpłatnie i jest ona ważna 3 lata w przypadku dorosłych ubezpieczonych, do 18 roku życia w przypadku dzieci i 20 lat w przypadku emerytów.